Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znajdujemy się na boisku w Mińsku Mazowieckim, gdzie będziemy świadkami starcia pierwszej drużyny Mazowie Mińsk Mazowiecki, pierwszej drużyny tabeli Forbet czwartej ligi z drugą KSCK Troszyn. Z pewnością będzie to bardzo ciekawe spotkanie. Jest to spotkanie lidera z wiceliderem, co zaraz zobaczymy na grafice z tabelą. Zapraszamy Państwa serdecznie, a na dzisiejszy mecz zapraszają Państwa Igor Samsel i Przemek Piekarz. Za chwilę obie drużyny, tak, za chwilę obie drużyny pojawią się na murawie. Dzisiaj warunki pogodowe dosyć dobre do tego, żeby grać w piłkę. Trochę trudniejsze do tego, żeby przeprowadzać transmisję, bo mocny wiatr. Miejmy nadzieję, że nie będzie padał deszcz. Możemy, Igor, teraz pokazać, jak wygląda tabela Forbet czwartej ligi. Tak, z pewnością, ponieważ jest sytuacja bardzo ciekawa, tak jak mówiłem, więc spójrzmy. Pierwszy w tabeli, jak widzimy, Mazowe Mińsk Mazowiecki po 13 kolejkach mają 33 punkty na swoim koncie, a tuż za nimi zespół z Krotoszyna dosłownie punkt mniej. Drużyna z Troszyna zresztą przez większą część sezonu była na tym pierwszym miejscu, jednak po porażce z Orłem Baniocha, a potem po remisie z Markowią Marki, stracili niestety pozycję lidera na rzecz Mazowi Mińsk Mazowiecki, no i dzisiaj stoją przed szansą, żeby tę pozycję odzyskać lub też, żeby Mazowia umocniła się na pozycji lidera. Tak, to czy niestety, to z perspektywy kibiców Mazowi pewnie inne mają na to spojrzenie, natomiast widzimy, że obie drużyny tych punktów w 13 meczach mają bardzo dużo i co ciekawe, identyczny stosunek bramek, to znaczy 25 bramek na plusie. Za plecami Mazowi i Troszyna jest Wiktoria Sulejówek, jest też blisko Wisła Płock i drużyny Piaseczna, Hutnika, Mazura, Karczew oraz Orła Baniochy, które tracą trochę więcej punktów. Zobaczmy jeszcze na dolną część tabeli. Tam w strefie spadkowej MKS Przasnysz, KS Raszyn i Eskola Warsowia. Zwłaszcza ta ostatnia drużyna ma ciężki sezon. Ale widzimy, że sytuacja w tabeli również na dole jest bardzo ciekawa, ponieważ 11 Oskar przysłucha ma ledwie dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, więc z pewnością do końca sezonu sytuacja będzie bardzo ciekawa. Obie drużyny pojawiają się już na murawie. Za chwilę zobaczymy obie jedenastki i przedstawimy składy, w jakich wystąpią w tym spotkaniu. Tak jest, mamy sobotę, godzinę 13, piękną polską złotą jesień. Jesteśmy na boisku w Mińsku Mazowieckim, gdzie gra lider z wiceliderem Forbet czwartej ligi, więc czy można sobie wyobrazić lepszy początek długiego weekendu? Moim zdaniem nie, więc zapraszamy Państwa serdecznie na pojedynek Mazowi Mińsk Mazowiecki z KSCK Troszyn. Przywitanie obu zespołów. Na biało dzisiaj oczywiście gospodarza, więc Mazowia Mińsk Mazowiecki. W strojach niebiesko-czarnych goście z Troszyna. Widzieliśmy na pewno na rozgrzewce, że obie drużyny bardzo do tego starcia podchodzą poważnie. Widzieliśmy duże zaangażowanie zawodników w rozgrzewkę, w to, żeby przygotować się jak najlepiej do tego meczu. Uczyłem sobie także krótką pogawędkę z zawodnikami obu drużyn i doskonale wiem, że nastroje są bardzo bojowe w obu obozach. Tak, a my za moment przejdziemy do prezentacji składów. Zaczniemy tradycyjnie, a więc po angielsku od gospodarzy. A dzisiaj zespół MKS Mazowie Mińsk Mazowiecki zagra w następującym składzie. W bramce z numerem 95 Mateusz Łysik, następnie Mateusz Benias numer 2, Wojciech Trokim kapitan numer 9, Wojciech Wociol numer 10, Mateusz Pędowski z 15, Michał Bondara z 19, Pawlo Ksons 22, Jakub Zatorski 27, Łukasz Broś 28, Ichor Kraszniewski 77 oraz Eryk Więdłocha 97. Na ławce pozostają Dominik Pusek, Rafał Słowik, Kamil Szczęsny, Paweł Michalski, Hubert Kąca, Jan Proczek oraz Oliwie Jurczak. Trenerem oczywiście jest doskonale znany kibicą Marcin Sasal. I teraz skład drużyny gości, a więc KSCK Troszyn w bramce z numerem 69 Władysław Stelmach, 4 Artur Bajor, 6 Bartosz Gąska,
8 Michał Pragacz, 9 Kacper Matusiak, 10 kapitan zespołu Kamil Majkowski, 14 Jakub Tyska, 17 Edgardo Ruiz, 18 Maciej Kotarba, 21 Mariusz Wierzbowski i 91 Mateusz Sitek. Na ławce rezerwowych Kaseres, Wiśniewski, Bałas, Kamionowski, Moreno, Woźnica i Maciej Tyska. Trenerem drużyny gości jest pan Michał Złotkowski. Obie drużyny przygotowane już do rozpoczęcia za chwilę pierwszy gwizdek arbitra i rozpocznie się to starcie na szczycie Forbet czwartej ligi. Zdecydowanie otrzymy sobie tutaj zęby na bardzo ciekawe i wyrównane spotkanie. Mamy tutaj mecz z tych gatunków o 6 punktów, a więc mamy nadzieję, że nie zawiodą nas zawodnicy obu drużyn i zapewnią nam masę emocji w to sobotnie popołudnie. Ostatnie przygotowania, jeśli chodzi jeszcze o korekty od sędziów, o ławki rezerwowych, o wskazówki dla sztabów szkoleniowych. I na stadionie w Mińsku Mazowieckim, na pustym stadionie w Mińsku Mazowieckim, ze względu na karę nałożoną na klub, rozpocznie się mecz 14 kolejki. Zaczęliśmy od razu od długiej piłki, jak widzimy. Walka w środku pola. Przyjęcie, ale widzimy, że obie drużyny będą podchodzić bardzo blisko do siebie. Czy był faul? Bardzo, bardzo od razu tutaj widzimy duże emocje od pierwszej minuty. Wojciech Trochim wszedł w zawodnika Stroszyna. Podchodzi do niego, przepraszam, oczywiście mamy nadzieję, wiemy to, że było to w ferworze walki. Wszystko jest już wyjaśniane. Wiemy też również, że Wojciech Trochim jest zawodnikiem twardo grającym. Czasami na granicę faulu, ale nie wierzymy w jakąśkolwiek złośliwość, jeżeli chodzi o jego zagrania i od rzutu wolnego rozpoczną goście Stroszyna. Warto zwrócić uwagę, że do dzisiejszego spotkania zespół Mazowi podchodzi po świetnej serii ostatnich trzech spotkań, w której to mają stosunek bramek 15-0, proszę sobie wyobrazić. Więc 3 razy czyste konto bramkarza, do tego bardzo dobra forma strzelecka zawodników dzisiejszych gospodarzy, więc zobaczymy, w jaki sposób dzisiaj sobie z tą nawałą z Mińska, można powiedzieć, poradzą goście Stroszyna, wicelider tabeli Forbet czwartej ligi. Zawodnicy tutaj chcieli, żebyśmy uczestniczyli w grze, ale jednak myślę, że dla poziomu widowiska będzie lepiej, kiedy oni się zajmą grą. Rzut z autu. Na środku obrony oczywiście Łukasz Broś, doskonale znany kibicom. Zawodnik niegdyś Legii Warszawa, Widzewa, także który zaliczył 3 występy w reprezentacji polskiej, więc bardzo fajnie obserwować takiego zawodnika na poziomie Forbet czwartej ligi. Wspomniany wcześniej również Wojciech Trochim, także miał za sobą, był zawodnikiem Legii Warszawa niegdyś. Także miał okazję współpracować wcześniej, co ciekawe, z trenerem Sasalem w KSZO Ostrowiec Świętokrzyski około 2 lat temu, więc panowie na pewno się znają i Marcin Sasal ufa kapitanowi obecnie swojego zespołu, w jego doświadczenie i na pewno mocne, wysokie umiejętności. Dzisiaj w składzie Mazowi 2 zmiany w stosunku do takiego żelaznego, takiej żelaznej jedenastki, którą zazwyczaj trener Sasal wystawia na mecze ligowe. Nie ma Bartosza Malesy i Tomasza Nieścieruka, którzy pauzują za żółte kartki. W ich miejsce dzisiaj Jakub Zatorski oraz tak naprawdę wracający do składu Wojciech Wocial, bo on też w tych pierwszych meczach kilkukrotnie w pierwszej jedenastce występował, więc dzisiaj mamy tych trzech liderów ofensywnych Mazowia, więc Wociala, Trochima i Michała Bondarę, najlepszego strzelca Mazowi i najlepszego strzelca całej Forbet czwartej ligi. Tak, właśnie fajnie, że wspomniałeś o tym zawodniku, z pewnością warto się przy nim chwilkę zatrzymać. W tym sezonie miał 2 mecze, których zaliczył hat-trick. Jeden to był z Eskolą Warszawia, drugi w ostatnim, przedostatnim meczu, przepraszam, z MKS-em Piaseczna, kiedy to odnieśli u siebie efektowne zwycięstwo 7-0. Ale teraz widzimy bardzo dobrą akcję gości. Ale świetna interwencja Mateusza Bieniasa ratuje w tym momencie gospodarzy. Będziemy mieli rzut rożny dla drużyny gości. Tak, kapitalna teraz interwencja w defensywie Mateusza Bieniasa. To była naprawdę dobra akcja w wykonaniu Troszyna i było blisko dużego zagrożenia pod bramką Mateusza Łysika. Widzimy, że do piłki podchodzi Mariusz, przepraszam, Wierzbowski.
Zapewne będzie mieć dośrodkowania za moment, zamieszanie w polu karnym. Łaska piłka na pierwszy słupek, ale Wojciech Rochim, co ciekawe, dzisiaj jest ten zawodnik, widzimy go już wszędzie, interweniował i ponownie rzut rożny dla gości. Dobra wrzutka, bardzo dobra interwencja. Jeszcze dobitka Kamila Majkowskiego, kapitana drużyny gości, ale mocno niecelna. Tak, ten strzał nie miał szans powodzenia, ale pod bramką przeciwnika byli goście z Troszyna, to oni mieli pierwszy stały fragment w tym meczu. No i będą na pewno starali się teraz właśnie tym wysokim ustawieniem spowodować, że Mazowi będzie ciężej wyprowadzić piłkę. Widzimy teraz akcja gospodarzy. Prawą stroną Pawloksons. Ale niedokładnie przyjmują zawodnicy z Troszczyna, ale tutaj też widzimy, że tak, sędzia dotknął piłki, więc w myśl zasady, w nowych zasad piłki nożnej jest przymus rozpoczęcia rzutu sędziowskiego. Tak, wszystkich, którzy są z nami w trakcie transmisji, którzy oglądają ten hitowy mecz 14. kolejki Forby 4. Ligi na naszym kanale U-Sport, zachęcamy do tego, żebyście zostawiali komentarze na czacie. My jesteśmy tutaj blisko boiska, obserwujemy wydarzenia z niewielkiej odległości. Zachęcamy też oczywiście Was do tego, żebyście zostawiali łapki w górę przy tej transmisji, no i subskrybowali nasz kanał, to pomaga nam rozwijać nasze transmisje, przygotowywać relacje na żywo z meczów mazowieckiej piłki, nie tylko na jeszcze wyższym poziomie. A także też nie oszukujmy się, promocje tych rozgrywek drużyn, które w nich występują, ponieważ zawsze jest to fajna możliwość, że jak ktoś nie może być na żywo i wspierać swojej ulubionej drużyny, po prostu obejrzeć taki mecz na swoim smartfonie, laptopie czy na innych urządzeniach i wspierać także swoją drużynę w ten sposób. Teraz akcja Troszyna. Wierzbowski, dośrodkowanie. To dośrodkowanie zamieniło się w strzał na bramkę, ale nie miał problemów z interwencją Łysik. Trzeba przyznać, że w tych pierwszych 6 minutach zdecydowanie drużyną aktywniejszą jest zespół z Troszyna. Oddali strzał na bramkę, mieli bardzo groźną sytuację, 2 rzuty rożne, więc to taki pierwszy chyba sygnał ostrzegawczy dla gospodarzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz. Tak, w poprzedniej kolejce Mazowia wygrała w meczu wyjazdowym z Mszczonowianką 4-0. Tam na listę strzelców wpisywali się Michał Bondara z rzutu karnego. Swoją bramkę zaliczył też Pawlo Ksiądz. Trzeciego gola zdobył Zatorski, a w ostatnim fragmencie meczu na listę strzelców 4. gola zdobył Wojciech Trochim. Z kolei Troszyn wygrał zdecydowanie na swoim stadionie z Eskolą Warszawia aż 7-0. O, widzimy pierwszą żółtą kartkę w tym meczu po faulu w środkowej strefie boiska. Widzimy, że kapitan drużyny Stroszyna Majkowski kwestionuje tę decyzję arbitra, no ale jak już wiemy, została ona podjęta i żółtym kartonikiem, jeżeli dobrze zobaczyłem, został ukarany Jakub Tyska z numerem 14. Tutaj słychać było z ławki rezerwowych gości takie komentarze, że brakuje konsekwencji arbitrowi, bo przy podobnym faulu Mazowi tej kartki nie było, no ale zobaczymy, jak sobie ustawi ten poziom, jeśli chodzi o faule, jeśli chodzi o wręczanie żółtych kartek sędzia dzisiejszego spotkania. Nie dostaliśmy niestety informacji, kto jest sędzią tego meczu, więc będziemy operować sformułowaniem sędzia główny. A speaker poinformował, że Bayer Artur dostał żółtą kartkę, więc lewy obrońca Troszyna. No tak, dziękujemy w takim razie speakerowi. Lepiej dostrzegł tą sytuację niż my. W takich sytuacjach takie wsparcie jest bardzo potrzebne, więc dziękujemy serdecznie. I teraz możemy już z pełnym obrazem wydarzeń kontynuować to spotkanie. 9. minuta meczu. Na razie bez groźniejszych sytuacji pod jedną lub pod drugą bramką, ale teraz to Mazowia dłużej utrzymuje się przy piłce, chociaż stracił futbolówkę trochę i szansa na kontratak. Jest Matusiak. Matusiak oddaje strzał na bramkę. Aj. Bardzo blisko. Dobry strzał Kacpra Matusiaka, który wszedł w pojedynek, ale zdecydował się oddać strzał sprzed pola karnego, który nieznacznie minął prawy słupek. Jeszcze zobaczymy tę akcję na powtórce. Miał piłkę Matusiak, strzelił za obrońcę, ale to uderzenie nie było celne.
Szybko piłka, ale dobrze, dobrze obliczył jej lot Mateusz Sitek i mamy znowu akcję w środku boiska. Jak widzimy, zawodnicy gospodarze próbują rozgrywać akcję od swojej bramki krótkimi podaniami, chociaż teraz akurat na dłuższe podanie w kierunku Michała Bondary zdecydował się prawy obrońca. Wiemy, że Michał Bondara jest wysokim zawodnikiem, więc z pewnością takie piłki będą, koledzy będą go takimi piłkami poszukiwać gdzieś tam między obrońcami drużyny Stroszyna. Ale widzimy od pierwszych minut, że to spotkanie z pewnością będzie wyrównane, będzie w nim dużo walki, więc sędzia na pewno musi się przygotować na odpowiednie prowadzenie tego spotkania, tak aby niepotrzebnymi jakimiś sytuacjami nerwowymi tutaj nie wprowadzać dodatkowej atmosfery. Ta ona jest i tak wystarczająco gorąca, ponieważ przypominam, że gra dzisiaj lider Forbet czwartej ligi Mazowem Mińsk Mazowiecki z drugim w tabelę KS CK Troszynem. Widzimy wariant zagrania, głęboka piłka na dłuższy słupek. Tam zderzenie widzieliśmy zawodników, leży na placu Łukasz Broś. Tak, sędzia przerywa, ponieważ zdecydowanie w takich sytuacjach warto jest zachować szczególną ostrożność. Cierpiał chyba Łukasz Broś, bramkarza. W tym starciu. Sędziowski, ale piłkę będą mieć przy sobie zawodnicy Mazowi i ponownie rozpoczną rozegranie piłki ze strefy defensywnej. Długa piłka od Mateusza Łysika, a ten się specjalizuje w takich zagraniach, długich zagraniach gdzieś tam w okolice strefy obronnej drużyn przeciwnych. To akurat nie zakończyło się powodzeniem i przejęli piłkę zawodnicy Stroszyna. Znowu walka w środkowej strefie. Walka również z wiatrem i latającymi kartkami, ale to już my sobie musimy jakoś z tym poradzić. Opragać, dobra piłka, ale troszeczkę jednak za długo i pewnie wyłapał ją Mateusz Łysik, rozpoczynając akcję swojego zespołu. Niedokładnie, ponownie niedokładna piłka gracza Mazowi. Uwaga, w polu karnym trosze zagrania do środka, ale jednak interwencja Ihora Kraśniewskiego uratowała ponownie zawodników gospodarzy. Widzimy rozegranie. Paweł Ksons podszedł do linii obronnej, żeby pomóc w rozegraniu, a przy piłce już Łukasz Broś. Podanie do Igora Ihora Kraśniewskiego. Tutaj Więdłocha również skuteczny skuteczny zawodnik drużyny Mazowi. Długa piłka. Bondara nieco ucieka mu piłka, ale jest jeszcze Paweł Ksons. Widzimy, że troszeczkę zagoniony w róg boiska. Nie było tam faulu. Czyste zagranie zawodnika gości. I przy piłce Kacper Matusiak, ale stracił ją na rzecz gospodarzy. Ponownie Mazowia przy piłce. Tak, teraz zagranie Brozia. Faulowane Więdłocha, ale chyba przed polem karnym. Tak, tak, sędzia pokazał rzut wolny. To jest kolejna żółta kartka dla graczy gości ku niezadowoleniu ławki rezerwowych drużyny Stroszyna. K
kartką ukarany Mateusz Sitek z numerem 91, o ile tym razem dobrze dojrzałem. Faulowany Więdłocha i do piłki podchodzi Wojciech Trochim. Z pewnością będzie to pierwsza groźna sytuacja dla Mazowi. Tak. Rzut wolny właściwie ze skraju pola karnego. Tak, 15 minuta meczu i Wojciech Trochim będzie miał szansę na dośrodkowanie albo taki centrostrzał w kierunku bramki Troszyna. No i zobaczymy, czy Mazowia wykorzysta tę sytuację. Trochim strzela na bramkę, ale nad poprzeczką poleciała futbolówka. Tak, prawdą jest, że sędzia dość wcześnie zdecydował się wykazać już dwie żółte kartki zawodnika Troszyna, aczkolwiek tutaj wiemy, że sytuacja była, atak był bardzo obiecujący zawodników gospodarzy, więc wydaje się, że ta żółta kartka należała się w tej sytuacji obrońcy zespołu gości. Sponsorem tej transmisji z racji właśnie możliwości oglądania jej na kanale U-Sports jest kilka firm. Teraz chciałem krótko o tym opowiedzieć, a więc miasto Mińsk Mazowiecki, firma Akpol, a także Mosir Mińsk Mazowiecki, Regio Wyniki i Karty Poland, a więc polski producent kart plastikowych. Dzięki tym sponsorom możecie też właśnie tę transmisję oglądać, no i cieszyć się emocjami, które miejmy nadzieję, że jeszcze w dużej mierze przed nami. Atakował piłkę Kraszniewski, upadł gracz Troszyna na murawę, ale ostatecznie decyzja sędziego jest taka, że od 5 metra zaczyna Stelmach. Teraz będziemy widzieć w rozgraniu ataku pozycyjnego zespół Troszyna, ale teraz długa piłka, bardzo dobre zagranie, proszę Państwa. Strzał, ale świetnie broni Mateusz Łysik. Świetna interwencja Mateusza Łysika ratuje teraz zespół Mazowi przed stratą bramki. Kapitalną sytuację miał Jakub Tyska, to on mógł wpisać się na listę strzelców. Zawodnik, który przeważnie występuje z lewej strony, więc w tej akcji widzimy, że złamał do środka. Otrzymał kapitalną piłkę ze swojej strefy defensywnej, ale równie dobrze zachował się w tej sytuacji bramkarz Mateusz Łysik. Rzut z autu dla drużyny Stroszyna. Ładne zagranie, ale jeszcze przy piłce goście. Sitek. Piłka w pole karne, krzyk i taka pewne wyjście do piłki ponownie Mateusza Łysika, który dość często ma kontrakt z piłką, trzeba przyznać, w tych pierwszych minutach spotkania. Pierwsze 17 minut spotkania, zdecydowanie w tej pierwszej tercji, nazwijmy to pierwszej połowy, drużyną, no lepszą trzeba sobie powiedzieć, jest zespół Stroszyna, czyli wicelider rozgrywek Forbet czwartej ligi. Zespół z gospodarzy, zespół Mazowi na razie jeszcze nie potrafi zbudować takiej dobrej akcji, po której mogliby zagrozić bramce Władysława Stelmacha. Mamy, Igor, jakieś drobne problemy techniczne i nie jesteśmy w stanie niestety pokazywać powtórek, ale miejmy nadzieję, że poradzimy sobie bez tego, że zobaczymy na żywo wszystkie najważniejsze sytuacje. Was też zachęcamy do tego, żebyście w razie takiej potrzeby sobie odwinęli transmisję na YouTubie i zobaczyli interesujące sytuacje. My postaramy się z tym problemem uporać, a tymczasem wracamy na boisko, teraz faulowany gracz Troszyna i będzie rzut wolny w okolicy linii środkowej. Te pierwsze 18 minut na razie bardzo wyrównane. Obie drużyny starają się atakować i obie drużyny walczą o pełną pulę. Tutaj nie ma takiego wstrzymania, nie ma próby wyczekania. Raczej i Mazowia, i Troszyn ofensywnymi podaniami próbują zdobywać przestrzeń i też kreować sytuację na połowie przeciwnika. Widzimy, że często do strefy takiego defensywnego pomocnika właśnie wycofa się Pawlo Ksons i potem stara się wyprowadzić piłkę. Czy był zahaczony? Tak, był zahaczony i to będzie kolejna kartka dla zespołu Stroszyna. Trzecia już żółta kartka dla gracza gości. Pokazuje arbiter, że to była korzystna sytuacja i przerwał
w sposób taktyczny tę akcję Mazowi, dlatego ta kartka wydaje się w pełni zasłużona. Chociaż dyskutuje tam jeszcze jeden z zawodników Troszyna, to jest chyba Pragacz z ósemką, a więc trzecia żółta kartka dla gracza gości. A zawodnik jest to, nie oszukujmy się, kluczowe dla zespołu Stroszyna. Bardzo dobrze się w tym sezonie spisuje, pomocnik. Ma 3 gole i 5 asyst, więc na pewno będzie musiał uważać, żeby nie osłabić bardzo poważnie swojego zespołu przed końcem spotkania. Jednak zdecydował sędzia, że rękami pomagał sobie Mateusz Bieniaz w walce o piłkę w polu karnym. Widzimy w kamerze przez chwilę, w ujęciu kamery widzieliśmy trenera Michała Złotkowskiego, który pokazywał właśnie, żeby bezpośrednim zagraniem uruchomić tych dwóch ofensywnych, a więc Majkowskiego i Matusiaka, bo oni byli właśnie na takie bezpośrednie podanie już przygotowani, ale to podanie niedokładne wyleciało poza linię boczną. I od auto zacznie lewy obrońca w dzisiejszym spotkaniu Ichor Kraszniewski. Dzisiaj Kraszniewski jako lewy obrońca, a jako prawy defensor Jakub Zatorski, bo zazwyczaj Kraszniewski występował na pozycji numer 2. Dzisiaj z racji nieobecności Tomasza Nieścieruka to on pełni rolę lewego obrońcy. Teraz Trochim do Pawła Ksiądza. Ma dużo miejsca Ksiądz, zagrywa na prawo, ale zbyt lekko do Wociala i ma szansę na kontratak drużyna KSCK Troszyn. Wierzbowski zagrywa do Tyski. Pragacz. Mija Trochima, zagrywa na prawo do Majkowskiego, ale pierwszy przy piłce jest Łysik. Ale widzimy, że Pragacz bardzo, bardzo łatwo i swobodnie poradził sobie w środku boiska z Trochimem i od razu sobie zrobił trochę miejsca, żeby poszukać swoich kolegów z formacji ofensywnej. Niestety to podanie było niecelne, było nieco za mocne, ale z pewnością na takie piłki będą musieli uważać piłkarze Mazowi. Tutaj widzimy znowu długa piłka, gdzieś w środkową strefę boiska, uratował ją jeszcze Kraszniewski. Rozgrywa piłkę z Bondaro, który był faulowany w tej sytuacji przez Michała Pragacza, który powinien jednak uważać. Teraz jeszcze sugeruje sędziemu, że to dotknięcie było całkiem lekkie, ale sędzia zdecydował, że było to warte gwizdka. Widzimy, że Mazowia zaczyna przejmować kontrolę nad posiadaniem piłki, przynajmniej jeśli chodzi o ten fragment meczu. Dobrze Kraszniewski zagrywał do Więdłochy. Akcja Eryka Więdłochy, gracz z numerem 97, świetnie prezentował się w rywalizacji z MKS-em Piaseczno. No i dzisiaj też na pewno będzie starał się lewą stroną nękać swojego przeciwnika, którym jako prawy obrońca jest Sitek dzisiaj, prawda? Z numerem 91. Pierwszy, tak jest. I który ma na końcu żółtą kartkę, przypomnijmy, więc jest to również jeden z trzech zawodników Troszyna, którzy muszą jednak uważać na swoje poczynania i nie ryzykować niepotrzebnymi czy też faulami w niebezpiecznych sytuacjach. Tak, mamy bardzo ciekawe starcie dzisiaj, no bo gra pierwsza w tabeli drużyna z zespołem zajmującym miejsce drugie. Może o tym za chwilę, bo jest Kraszniewski z lewej strony dośrodkowanie, strzał Wojciecha Wociala, ale pewna interwencja Stelmacha, to była dobra akcja Mazowi. Zdecydowanie to był taki pierwszy, mi się wydaje, aż tak groźny atak, pierwszy, po którym musiał interweniować Władysław Stelmach, lewą stroną dzisiejszy, tak jak mówiłeś, lewy obrońca Kraszniewski na głowę Wociala, jednak ten nie za mocno uderzył głową, była to łatwa piłka dla bramkarza, ale z pewnością taki pierwszy impuls dla zawodników gospodarzy, być może zaraz pójdą za ciosem. Ale teraz błąd Pędowskiego, traci piłkę w niebezpiecznej sytuacji. Majkowski nieco wyrzucony tym podaniem, ale jeszcze przy piłce Troszyn. I mamy kolejny rzut rożny dla zawodników KSCK Troszyn, wicelidera rozgrywek formy czwartej ligi. To już jest bodajże trzeci tego typu stały fragment gry w tym spotkaniu. No tak, ten stały fragment gry wziął się ze straty Mateusza Pędowskiego. Tam wcześniej też miał problemy przy wyprowadzeniu piłki Mateusz Bieniaz. Sygnalizowali gracze i cała ławka rezerwowych Mazowi, że tam był faul, ale nie zdecydował się arbiter na odgwizdanie rzutu wolnego i będzie teraz szansa na dośrodkowanie, szansa na zagrożenie bramce Łysika dla KS-u CK Troszyn. Wierzbowski. Piłka na razie poza polem karnym. Strzelał Edgardo Ruiz.
Edgardo Ruiz, który w tym sezonie czwartej ligi zdobył już 5 bramek. To uderzenie nie da mu oczywiście gola numer 6, ale z perspektywy zadań, jakie przygotowali dla niego dzisiaj trenerzy, no to też nie było kontry, więc na pewno to jest plus tego uderzenia. Zaczyna już Mazowia. Przejęcie piłki przez Sitka, który jednak niedokładnie tutaj w środkowej strefie zagrał do swojego partnera. Wojciech Trokin przy piłce podaje, ale niedokładnie. Dużo strat. Tak, dużo strat, zdecydowanie. Tutaj widzimy często, że nawet proste piłki kończą się stratą, więc może jest to jakiś element stresu, który obie drużyny odczuwają z racji tego tak ważnego przecież pojedynku w dzisiejszym dniu. Tak, wrócę do tego, o czym mówiłem chwilę wcześniej, czyli rywalizacja pierwszej drużyny w tabeli z zespołem zajmującym miejsce drugie. Rywalizacja też najlepszej drużyny u siebie, bo Mazowia w całej lidze ma ten bilans meczów domowych najlepszy, 18 punktów, 6 zwycięstw i jedna porażka, którą pamiętamy z Wiktorią Sulejówek. Z kolei Troszyn jest zespołem grającym najlepiej na wyjazdach, bo to zespół, który zdobył 23 punkty, tych punktów 19, 6 zwycięstw, 1 remis, a teraz mieliśmy na boisku groźną sytuację. Przechwycił piłkę jeden z graczy Mazowi i kolejna kartka dla gracza Troszyna, tym razem ukarany żółtym kartonikiem z numerem 17, Edgardo Ruiz. A więc już 4 zawodników ukaranych kartką, no i zobaczymy, czy dotrwają do końca tego spotkania gracze trenera Michała Złotkowskiego. Tak, zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, czyli to, że Troszyn świetnie się spisuje na wyjazdach w tym sezonie. Nie zaznali smaku porażki jeszcze, tak jak wspomniałeś, więc z pewnością będzie to ciekawe starcie. Ale ciekawostką jest to, że obie drużyny w tym sezonie potknęły się z tym samym rywalem. Obie drużyny przegrały z Orłem Baniocha, zresztą w podobnym stosunku 3-1, więc jak widzimy, Orzeł Baniocha w tym sezonie jest takim pogromcą drużyn, które walczą o awans do trzeciej ligi, ponieważ jak wiemy, w tym roku zwycięzca formy czwartej ligi jest promowany awansem bezpośrednim do klasy rozgrywkowej wyżej. Więc Orzeł Baniocha miał duży wpływ na sytuację na szczycie tabeli. Teraz widzimy dość intensywny pressing w wykonaniu zawodników gości. Kasper Matuszek próbował przeszkadzać w rozegraniu Mateuszowi Łysikowi. Mamy teraz taką wymianę niedokładnych piłek w środku pola. To pierwszy zacznie kontrolować. Świetny powrót Wociala teraz i od swojej strefy defensywnej Łukasz Broś, świetnie znany przecież kibicom w Polsce, rozpocznie akcję Mazowi. To doświadczenie Łukasza Brozia teraz wyszło po takim fragmencie dużego chaosu, kiedy raz jedna drużyna traciła piłkę, raz druga. Broś uspokoił sytuację, przytrzymał piłkę takim powolnym krokiem, po nią ruszył. Dzięki temu zawodnicy jego zespołu ustawili się, przeorganizowali. No i teraz kontynuują ten atak pozycyjny. Ja się zastanawiam, Igor, kogo byś wyróżnił, jeśli chodzi o te dwie drużyny? Kogo z zespołu Mazowi typujesz, że może być takim decydującym zawodnikiem dzisiaj na boisku? Ale może o tym za chwilę, bo Matusiak. Strata Wojciecha Trochima, ma szansę Kacper Matusiak, zagrywa do Kamila Majkowskiego, ale nie, przepraszam, to nie był Kamil Majkowski, Majkowski gdzieś tutaj niżej. Wydaje mi się, że to był Michał Pragacz, który czekał w środkowej strefie na podanie od Matusiaka, ale jednak wiemy, nie doczekał się i przyjął piłkę Wojciech Trochim. Ale wracając do twojej myśli, właśnie zawodnik, który przed chwilą był przy piłce, uważam, Michał Bondara będzie kluczowy, jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie dla Mazowi, ponieważ jak wiem, strzelił on 14 goli w 13 spotkaniach, dwa razy zanotował hat-trick w tym sezonie, więc jeżeli utrzyma swoją skuteczność, z pewnością może dać dzisiaj dużo radości zespołowi gospodarzy. Natomiast Przemek, jak to widzisz, jeżeli chodzi o zespół Stroszyna, kto będzie takim kluczowym zawodnikiem z ich strony? W zespole Troszyna zawodnikiem wyróżniającym się jest mojej opinii, ale to myślę, że nie tylko moja opinia, zdecydowanie Kamil Majkowski, a więc kapitan zespołu, strzelec 10 goli w tym sezonie czwartej ligi, gracz z przeszłością w Legii Warszawa, no i zawodnik, który jest kluczowym ogniwem, jeśli chodzi o ofensywę Troszyna. Wokół niego zazwyczaj dzieje się dużo dobrego.
Tym drugim zawodnikiem, na którego liczą na pewno fani z Troszyna, jest Jakub Tyska. Była właśnie próba zagrania do Majkowskiego, ale to prostopadłe podanie nie dotarło do celu. Trochim. Bieniaz. Mają problemy z budowaniem ataków gracze Mazowi. Będzie na pewno starał się korygować to trener Sasal, zresztą sztab szkoleniowy robi to na bieżąco. Gra Troszyna dzisiaj, jeśli chodzi o defensywę, całkiem niezła, ale też gracze Mazowi popełniają dosyć proste błędy. Natomiast ten potencjał Mazowi jest na pewno duży i no nie bez przyczyny. Zarówno Mazowie, jak i Troszyn są na czele ligowej tabeli i prowadzą też, jeśli chodzi o bilanse bramkowe, no bo te zdobyte gole zarówno Mazowie, jak i Troszyn mają naprawdę, jest ich naprawdę dużo. Tak, i też wspomniałeś o z pewnością bardzo istotnej osobie na ławce zespołu Mazowi. Tutaj przecież trenerem jest Marcin Sasal. Myślę, że znany kibicom dobrze w Polsce. Był trener ekstraklasowych klubów Korony Kielce, Pogoni Szczecin czy Podbeskidzia. Więc z pewnością doskonale wie, jak reagować w takich sytuacjach, jak poustawiać zespół, co zmienić ewentualnie, żeby ta gra lepiej funkcjonowała. Szczególnie w tak istotnym meczu, z jakim dzisiaj mamy do czynienia. Teraz widzimy wysoki pressing Majkowskiego na Broziu. W ogóle drużyna Troszyna wyszła wysoko i skutkuje to autem, który wywalczyli z prawej strony boiska. Majkowski strzela, ale niebezpieczna sytuacja. Tuż nad poprzeczką bramki Mateusza Łysika. Dobre uderzenie Kamila Majkowskiego, kapitana zespołu gości, ale widzimy, że z jakimś urazem zmaga się Ihor Kraszniewski, leży na murawie, potrzebna będzie interwencja medyczna, chyba kostka, stat skokowy, coś tutaj pokazuje zawodnik, lewy obrońca w dzisiejszym meczu Mazowi. Widzieliśmy, że przy tej sytuacji, gdy podawał do Majkowskiego jeden z graczy Troszyna, Kraszniewski miał problemy z obrotem, gdzieś nie był w stanie przeciąć tej piłki i to pewnie było spowodowane właśnie tym urazem. No i teraz pytanie do trenera Sasala. Na pewno musi się zastanowić sztab szkoleniowy, czy będzie w stanie kontynuować grę Kraszniewski, jaka też będzie informacja od samego zawodnika, czy on jest w stanie kontynuować, no bo jeśli będzie to wpływało negatywnie na jego grę, no to być może będzie spoglądał w kierunku ławki rezerwowych trener Sasala. Tam mamy Rafała Słowika, jest Kamil Szczęsny, Paweł Michalski, Hubert Konca, Jan Proczek, czy Oliwier Jurczak, większość z tych zawodników to młodzieżowcy. No i pytanie, czy trener Sasal będzie chciał w tak ważnym meczu dokonywać zmiany, bo na pewno Kraszniewski w tym sezonie i też w tym spotkaniu naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. A też wiemy, że i tak już przed tym meczem drużyna Mazowi jest osłabiona, szczególnie właśnie w defensywnej linii. Brak Nieściruka czy też Malesy z pewnością jest odczuwalny dla trenera, ale widzimy, że Igor Kraszniewski będzie próbował kontynuować, a tak widzimy również na jego twarzy grymas bólu. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie w trakcie końcówki tej pierwszej połowy. Wraca już na murawę Kraszniewski, za chwilę powinniśmy go, o właśnie, zobaczyć w ujęciu kamery. No i atak pozycyjny Mazowi. Na razie faza meczu, w której Troszyn ustawiony w średnim pressingu, czekają na to, co zaproponuje Mazowia. No i być może właśnie czekają na taki skok pressingowy. Na razie mało ruchu, jeśli chodzi o linię środkową podopiecznych trenera Sasala i strata piłki od autu zacznie Troszyn. Świtek do Pragacza. Pragacz z Edgardo Ruizem. Gąska. Teraz przejęcie Ksonza, Wojciech Wocial, ale niedokładnie, znowu dużo tych niedokładnych podań dzisiaj, jeżeli chodzi o Mazowie, nie mogą się rozwinąć w tym ataku, ciągle brakuje jednak jakiegoś takiego kluczowego podania, które umożliwiłoby dojście do sytuacji bramkowej Michałowi Bondarze. Michał Bondara jest zawodnikiem, który świetnie czuje się w polu karnym, to jest taki snajper lis pola karnego. Jeśli dostaje piłkę na wolną przestrzeń, jeśli dostaje
okazję do tego, żeby ścigać się z obrońcami, no to nie jest to jego największy atut, więc wydaje się, że gracze trenera Sasala muszą szukać sytuacji, muszą prokurować takie akcje, w których będzie okazja do dośrodkowania, będzie okazja do tego, żeby dostarczyć piłkę do Michała Bondary bliżej szesnastki, ale Trošin na to nie pozwala. Tak, tak, na razie bardzo dobrze zaczynam od tych podań jest Michał Bondar, chociaż przede wszystkim zawodnicy z Mazowi nawet nie mają szansy na wrzutkę. Właściwie chyba tylko jedną akcję przypominam właśnie Góra Kraszewskiego, kiedy to akurat Wojciech Wocior uderzał głową piłkę na bramkę. Zdecydowanie lepiej prawdopodobnie w tej sytuacji poradził sobie Michał Bondara, ale jednak na razie nie ma ku temu sytuacji i od dobrej okazji. Tutaj starcie w środku pola, dużo walki teraz widzimy i faul. A czy może zagranie ręką prawdopodobnie Michała Bondara? Ręką zagrywał. Bondara, próbował zasłonić gdzieś twarz od uderzenia piłką. Widzimy, że też Trošin próbuje zagrywać takie bezpośrednie podania ze środkowej strefy. Tam Edgardo Ruiz, tam też Michał Pragacz szukają właśnie tych szybkich, skrzydłowych i dynamicznego napastnika, czyli tego tercetu ofensywnego Tyska, Matusiak, Majkowski. To jest na pewno trzech zawodników, którzy mogą sprawiać problemy defensywie Mazowi. Więdłocha faulowany, mocno było słychać tutaj u nas na stanowisku. Pytanie, czy to będzie kartka i w którą stronę faul? No tak, faulowany Więdłocha, chociaż kopnięty tam też chyba ucierpiał Kotarba w tym starciu. I kolejna piąta żółta kartka dla gracza Trošina. Tym razem ukarany żółtym kartonikiem Maciej Kotarba z numerem 18. Cierpiał Więdłocha, nie wiem Igor, czy ty widziałeś, jak mocno to kopnięcie Więdłochy, jak bardzo ucierpiał Więdłocha i czy będzie potrzebna zmiana, bo ja przyznam, że patrzyłem akurat w inną strefę boiska. To znaczy tak, no było to na pewno starcie na dużej dynamice. Obaj zawodnicy chcieli oczywiście trafić w piłkę, jednak pierwszy przy piłce był Więdłocha i Kotarba też nie cofając nogi po prostu trafił w nogę Więdłochy, stąd też konieczna ta interwencja. Wydawało się, że było to silne uderzenie, ale miejmy nadzieję, że ten zmrażacz, który obecnie jest stosowany, uśmierzy ból i ten zawodnik też dość istotny dla Mazowi będzie mógł kontynuować grę. Tak, na razie jest opatrywany przez fizjoterapeutę. Jest tam kilku zawodników, którzy już na pewno troszczą się o zdrowie swojego kolegi, ale też myślę, że mają już z tyłu głowy pomysł na wykonanie tego rzutu wolnego. Jest Broś, jest Ksiądz, jest też Wojciech Trochin. Pytanie, który z nich podejdzie do piłki i weźmie na siebie odpowiedzialność w tej sytuacji. Słyszymy też kibiców Mazowi, którzy spoza stadionu dopingują swoich ulubieńców, grupka fanów gdzieś poza obiektem jest obecna na stadionie. Tak, pamiętamy, że jest to pokłucie kary nałożonej na niestety zespół Mazowi Mińskim, bo niestety perspektywy kibiców, którzy chcieli w tak ważnym szczególnym meczu dzisiaj wspierać swoich prosto ze stadionu. Ale dzięki temu na pewno mają szansę obejrzeć ten mecz na kanale U-Sports, więc wierzymy, że dzisiaj frekwencja jest wysoka, są Państwo z nami, oglądają ten mecz i śledzą poczynania dzisiejszego spotkania lidera z wiceliderem Forbet czwartej ligi. Wyszło słońce na stadionie w Mińsku. Przed chwilą jeszcze mieliśmy taką ciekawą sytuację, bo Kamil Majkowski, który teraz wraca na boisko, zmienił obuwie. Nie widziałem, czy zmieniał z miksów na lanki, czy może na odwrót, ale na pewno była jakaś tam korekta, jeśli chodzi o sprzęt piłkarski, jeśli chodzi o obuwie. I będziemy mieli w 38 minucie rzut wolny przy piłce Pawlo Ksiądz. Ksiądz strzał na bramkę, ale niedokładne uderzenie ponad poprzeczką Stelmacha, poleciała piłka i od 5 metra zacznie KS Trošin. Tak, widzimy tutaj ze swojego stanowiska bardzo dobrze. Tutaj akurat Więdłocha biega po stronie lewej Mazowi, więc tutaj blisko naszego stanowiska. Nadal nieco wydaje się kuleć, jeszcze widać na jego twarzy grymas bólu, więc mamy nadzieję, że jednak będzie mógł kontynuować grę, że będzie dalej tutaj zachwycać swoimi umiejętnościami. Już ponad 320 osób ogląda naszą transmisję na żywo. Bardzo dziękujemy za tak liczną widownię. Zachęcamy oczywiście do tego, żebyście zostawiali łapki w górę, żebyście subskrybowali nasz kanał. Dzisiaj czat jest dostępny dla subskrybentów. Chcielibyśmy, żeby w ten sposób
te osoby, które subskrybują nasz kanał, miały możliwość wypowiedzenia się, zadania jakiegoś pytania, więc zachęcamy do tego, żebyście to robili. A przed sekundą mieliśmy sytuację, w której Więdłocha lewą stroną atakował przestrzeń. Jednak zbyt daleko wypuścił sobie piłkę. Gra z numerem 97. I kolejny atak Mazowi. Trochim założył siatkę Ruizowi. Graśniewski, ale nie zdążył. Bardzo dobra interwencja Bartosza Gąski. Piłkarski kanał. Piłkarski kanał, przepraszam, Igor, założony Ruizowi, ale o tym za chwilę, bo Majkowski atakuje już prawą stroną. Majkowski dogrywa, ale zablokowany przez Łukasza Brozia, a w starciu Wojciech Trochim, Edgardo Ruiz, 1-0 dla Trochima. Kraśniewski teraz wszedł do środka pola, jak widzimy. Złamał akcję, ma dużo miejsca. Rozciąga grę do Pawła Książa, ten na prawej stronie. Widzimy, że gdzieś tam szuka miejsca do dośrodkowania, z pewnością na głowę Michała Bondary, ale jednak zawodnicy Stroszyna dobrze wrócili w swoją strefę obronną. I teraz próba Trochima, ale znowu niedokładnie. Odcięto tych piłek na razie jest napastnik Mazowi. Widzimy teraz dużo walki, wręcz w parterze. Ale spalonego teraz widzę, że... Nie, rzut wolny. Chyba rzut wolny pokazał arbiter, bo podniósł rękę i pokazał kierunek gry w stronę, najpierw w stronę bramki Trochima. Chyba chodziło o tę sytuację, w której obrońca złapał piłkę, ale chyba zmienił teraz decyzję arbiter, jednak po sugestii ze strony swojego asystenta. Teraz słyszeliśmy też podpowiedź od jednego z arbitrów liniowych, że pierwszy był spalony w tej sytuacji, a więc liczy się kolejność zdarzeń i od rzutu wolnego zacznie Trochim. Tak, był taki zalążek już niebezpiecznej akcji dla zespołu Mazowi, aczkolwiek nadal, tak jak mówiliśmy, trochę odcięty od piłek dzisiaj jest Michał Bondara. Więc zobaczymy, jak dalej będą rozwiązywać swoje akcje gospodarze. Czy znajdą jakiś sposób na to, żeby taką piłkę dostarczyć, czy to na głowę, czy gdzieś tam w zamieszanie w polu karnym. Leszek Chybicki pisze na czacie, że Trochim optycznie lepszy, Mazowia gra niedokładnie, ma dużo strat. Patrzyłem na czat, a tutaj groźna sytuacja na połowie, a tak naprawdę blisko pola karnego Mazowi, faulowany jeden z graczy Trochima, żółtą kartką ukarany Łukasz Brosi. Będzie dobra szansa dla gości na oddanie strzału na bramkę Łysika. A jak wiemy, zawsze kiedy jest jakiś stały fragment gry tuż przed polem karnym, z pewnością do piłki podejdzie Majkowski. W tym sezonie popisał się już taką jedną bramką w pierwszej kolejce bezpośrednio z rzutu wolnego. Zobaczymy, czy i tym razem spróbuje uderzyć na bramkę Mateusza Łysika, ale jeszcze najpierw opatrywany będzie zawodnik gości. Nie wiem, kto ucierpiał w tym starciu. Czy to był Matusiak, czy to był może Tyska? Też szczerze mówiąc nie wiem, zaraz na pewno się tego dowiemy. Chyba Matusiak, bo Tyska gdzieś tam z numerem 14 w polu karnym. Piłka ustawiona bliżej prawej strony pola karnego, więc pytanie, kto będzie uderzał na bramkę, no bo Majkowski to raczej prawa noga, jest pragacz, więc być może jakiś wariant rozegrania, który przygotowali na to spotkanie razem ze sztabem szkoleniowym gracze Trochima. Łysik ustawia bardzo skoncentrowany mur, ale tak patrząc z tej naszej perspektywy, chyba po lewej stronie muru jest trochę miejsca. Uderzał Majkowski, zablokowane to uderzenie przez mur, a więc dobrze ustawił wszystko Łysik, obliczył sobie to doskonale. Szansa na kontratak Mazowi. Czterema zawodnikami atakują gracze gospodarzy. Ksiądz do Więdłochy, Więdłocha. Bienia strzela na bramkę, 1-0! Fantastyczne wyjście skąd atakiem. Widzieliśmy teraz Mateusz Bienia, który gra dzisiaj przecież na prawej obronie, czy nawet w środku obrony, popędził za kontrą i takim technicznym uderzeniem popisał się obrońca i strzelił, przelobował Władysława Stelmacha i mamy 1-0 dla Mazowi, Mińsk Mazowiecki. Fantastyczne uderzenie Mateusza Bieniasa, to była naprawdę zabójcza kontra w wykonaniu gospodarzy. Może nie wszystko wyszło tam dokładnie tak, jak sobie zaplanowali, ale ostatecznie piłka trafiła do Bieniasa. Czterema zawodnikami atakowali w tym szybkim natarciu podopieczni trenera Sasala i Mateusz Bienias, nie wiem, z 25 metrów zmieścił piłkę w siatce. Mazowia prowadzi 1-0, a więc bramka taka do szatni.
Tak, czytałeś przed chwilą czat pod naszą transmisją i mówiłeś, że tam wydawało się jako Troszyn jest tą drużyną lepszą optycznie, ale jednak bramkę po kontrze strzeliła Mazowia, więc teraz to Troszyn musi jednak tutaj przejąć inicjatywę i walczyć o poprawę wyniku. Widzimy ten cały czas podobny schemat, czyli kiedy piłka jest w środku pola, oni szukają gdzieś na skrzydłach, czy to Majkowskiego, czy z drugiej strony Jakuba Tyski. Czasami te zagrania są naprawdę groźne, teraz udało się wywalczyć aut. Matusiak. Pojedynek dwóch dziewiątek, ale odebrał czysto piłkę Wojciech Trochin. Dwie dziewiątki w obu zespołach, ale boiskowe pozycje i zadania realizowane na boisku zupełnie inne, bo Matusiak to taki właśnie bardzo rozbiegany napastnik, będący ustawiony gdzieś najwyżej w swoim zespole. Z kolei Trochim często cofa się do, nawet do linii obrony, w środkowej strefie operuje. Tam stara się kreować ataki swojej drużyny, jest bardziej rozgrywającym niż zawodnikiem, który finalizuje akcję, no bo tym finalizującym jest oczywiście Michał Bondara, a w przypadku dzisiejszego gola Mateusz Bieniac. Niecodzienny bohater jak na razie Mazowi. Ale nie jest to pierwsza bramka w tym sezonie Mateusza. On już wcześniej dwa razy wpisywał się w tym sezonie listę strzelców, więc widzimy, że mimo takich zadań defensywnych potrafi także jednak wejść i uderzyć na bramkę, skutecznie uderzyć na bramkę przeciwnika. Matusiak zagrywa do Tyski, szansa Troszyna, Tyska. Ale ten strzał ponad poprzeczką, dobra akcja zespołu gości. Skończyła się. Że bardzo dobrze dochodzą dzisiaj do pozycji zawodnicy z Troszyna, jednak często te strzały są niecelne. Tak naprawdę chyba jedną interwencję na swoim koncie dopiero ma Mateusz Łysik, a tych akcji jednak było sporo więcej. Często jednak piłka mija szczególnie poprzeczkę bramki zawodnika Mazowi. Mamy jakieś zamieszanie. Domagają się żółtej kartki dla bramkarza Mazowi. Zawodnicy Troszyna, ze względu na to, że przedłuża rozpoczęcie akcji, nie dostrzegłem, czy arbiter pokazał, ile czasu doliczonego. Chyba nie pokazywał ten nieznany nam z nazwiska sędzia. Nie wiem, czy to były dwie czy trzy minuty. W każdym razie mamy jeszcze trochę czasu w tej drugiej połowie i teraz Mazowia. Pierwszej połowie oczywiście. Dobrze, Igor, że mi podpowiadasz, bo ja już myślami przy drugiej połowie. Miejmy nadzieję, że ta druga połowa będzie tak samo emocjonująca jak pierwsza i że będzie jeszcze sporo goli. Tak jest, z pewnością ten czas doliczony musiał być, ponieważ mieliśmy takie dwie dość długie interwencje lekarskie, czy nawet trzy teraz sobie przypominam, więc czas na pewno jakiś powinien być doliczony, ale ile to będzie, to dopiero przekonamy się, kiedy właściwie sędzia zakończy tę pierwszą połowę. Teraz taka zabawa Łysika z piłką, ale on chce w ten sposób zyskać czas. Na pewno zyskali ogromny argument w ręku zawodnicy Mazowi, strzelając tą bramkę po wspaniałej kontrze. Będą teraz starali się przedłużać, kontrolować w ten sposób grę, ale na pewno drużyna z Troszyna nie odpuści jeszcze w tym meczu i będziemy świadkami jeszcze bardzo intensywnego i wyrównanego spotkania. To nie jest koniec emocji w tym meczu. Na pewno drużyna Stroszyna jest w stanie strzelać bramki. Teraz szansa dla gości. Nie opanował piłki Majkowski. Jeszcze dogranie do Tyski, ale dobrze asekurował tam. Zrehabilitował się tak naprawdę Wojciech Trochim za to swoje niedokładne zagranie, za stratę w środkowej strefie. Zasekurował linię obrony, zablokował Tyskę i Łysik był w stanie złapać piłkę. Widzimy, że minęły dwie minuty już doliczonego czasu gry. Sędzia nadal nie kończy tej połowy, więc być może będą to trzy minuty doliczone. Jeszcze mamy faul. Faul Eryka Więdłochy, który spotkał się z dość intensywnymi protestami ławki rezerwowych zespołu gości. Poszukiwali się może tam jakiejś złośliwości albo jakiegoś niebezpiecznego zagrania, ale sędzia odgwizdał faul, nie będzie karał zawodnika skrzydłowego gospodarzy żółtym kartonikiem. I teraz zakończył sędzia tę pierwszą połowę, po której po bramce Mateusza Bieniasa i asyście, z tego co dobrze pamiętam, Pawła Ksonza, prowadzi Mazowia 1-0, a my z Państwem słyszymy się tuż przed rozpoczęciem drugiej połowy spotkania.
Witamy serdecznie. Przed nami druga połowa hitowego spotkania 14. kolejki Forbet 4. ligi pomiędzy Mazowią Mińsk Mazowiecki a KS CK Troszyn. Po pierwszej połowie prowadzą gospodarze. Po golu Mateusza Bieniasa w 42. minucie asystował przy tym trafieniu Pawlo Ksons. Więc z pewnością czeka nas bardzo ciekawa druga część z meczu. Wynik jest stykowy, stawka meczu jest bardzo wysoka, więc czekamy. Czekamy na więcej emocji, więcej bramek w tym meczu. Niezła pierwsza połowa. Mamy nadzieję na to, że druga będzie jeszcze lepsza. Troszyn na pewno będzie starał się zdobyć punkty w tym spotkaniu. Czy to będzie jeden punkt, czy trzy punkty, to się okaże, no bo też Mazowia na pewno prowadzenia nie będzie chciała oddać. Pamiętajmy również, że zespół Stroszyna pięciokrotnie był karany żółtą kartką. Jeżeli chodzi o gospodarzy, jest to dwóch zawodników ukaranych żółtymi kartkami, więc z pewnością będzie to bardzo istotny czynnik w kontekście tej połowy. Zobaczymy, czy skończą ten mecz, czy skończą to spotkanie w pełnym składzie gracze Troszyna. Bo rzeczywiście, tak jak mówiłeś, Igor, te żółte kartki mogą być problemem w drugich 45 minutach. Przypomnimy za moment składy. Jeszcze raz, w jakich występują obie drużyny. Bez zmian rozpoczęły zarówno Mazowie, jak i Troszyn drugie 45 minut. Więc za chwilę przypomnimy składy. Zaczniemy od Mazowi, a więc od gospodarzy. Może po tej akcji, bo tutaj tak, jeszcze właśnie, była czekam szansa na rozwój sytuacji i zaraz bardzo chętnie przedstawię zawodników, którzy są na placu gry, ale widzimy teraz, że Pawlo Ksons przy piłce. Nie ma faulu. I teraz w środku pola Troszyn. Michał Pragacz. Niedokładnie jednak. Widzimy teraz w akcji Igor Kraszniewski. Widzimy, że wrócił do pełni sił po tym, jak w pierwszej połowie był opatrywany i przez pewien czas nieco utykał. Dobrze wiedzieć, że wszystko z nim w porządku. Mariusz Wierzbowski. Szeroko na prawą stronę do Mateusza Sitka. Że przy piłce dość długo utrzymują się zawodnicy z Troszyna. Nie potrafią odebrać piłki gospodarze. Artur Bajor. Jakub Tyska aktywny w pierwszej połowie, widzimy. Pole karne. Wycofanie, strzał. I po rykoszecie piłka wychodzi na rzut rożny. Widzimy groźne sytuacje zespołu Stroszyna. Po długiej i składnej akcji gości wywalczyli oni piąty w tym meczu już rzut rożny. Nie dają nam zawodnicy obu drużyn na to, żeby przypomnieć składy. Może po tym rzucie rożnym będzie okazja, żeby zaprezentować jedenastki, jakie są na Burawie w tym starciu. Teraz będzie rzut rożny dla Troszyna. Upomina jeszcze arbiter zawodników w polu karnym. Taka prewencja, żeby zapobiec ewentualnemu miękkiemu rzutowi karnemu. Oczywiście Kacper Wierzbowski będzie dośrodkowywał. Wydaje mi się, że Wierzbowski to Mariusz Wierzbowski, ale być może to jest jego drugie imię i w ten sposób trafiłeś. Teraz trafił Kotarba w swojego przeciwnika, ale wracając jeszcze do dośrodkowania Wierzbowskiego, te piłki dzisiaj bite bardzo ostro i zazwyczaj to są piłki takie, które lądują gdzieś w okolicach środka światła bramki. A teraz podniesione dwie ręce, więc zobaczymy, jaki wariant przygotowali gracze Stroszyna. Na dalszy słupek dośrodkowania, ale pewna interwencja Mateusza Łysika i rozpoczyna kontratak bramkarz gospodarzy. Jest Ksiądz, wraca tam Majkowski. Zagranie do Wociala. Wocial przeciwko... To jest Więdłocha, przepraszam. Więdłocha, z powrotem piłka do Ksiądza i przechodzą do ataku pozycyjnego gracze Mazowi. Trochim. Do Zatorskiego. Będowski. Jest znowu Zatorski. Ale odpowiedzialna interwencja w defensywie
Tyski i może Igor przypomniły składy. Tak, spróbujemy szybko to przedstawić. W bramce Mateusz Łysik, numer 95, z dwójką Mateusz Benias, strzelec bramki, przypominam, z dziewiątką Wojciech Trochim, kapitan zespołu, z dziesiątką Wojciech Wocior, z piętnastką Mateusz Pędowski, z dziewiętnastką Michał Bondara, z dwudziestką dwójką Pawlo Ksons, z dwudziestką siódemką Jakub Zatorski, z dwudziestką ósemką Łukasz Broś, 77 Ichor Kraszniewski i 97 numer to Eryk Więdłocha. Żółta kartka dla Wojciecha Trochima za ten faul, zatrzymał kontratak kapitan gospodarzy, a skład Troszyna w bramce z numerem 69 Stelmach, dalej 4 Bajor, 6 Gąska, 8 Pragacz, 9 Matusiak, 10 Majkowski, 14 Tyska, 17 Edgardo Ruiz, 18 Kotarba, 21 Wierzbowski i numer 91 Mateusz Sitek. Trener Michał Złotkowski zdecydował się dzisiaj na takie zestawienie swojego zespołu. Na ławce rezerwowych ma jeszcze Davisa Caceresa, Bartosza Wiśniewskiego, Kacpra Bałasa, Karola Kamionowskiego, Jose Maria Moreno, Filipa Woźnicę i Macieja Tyska. Teraz Pawlo Ksiądz, ale nie był faulowany, nie odgwizdał rzutu wolnego arbiterii. Kontratak Troszyna. Wierzbowski do Pragacza. Faulowany przez Więdłochę Pragacz. Tak, ja tylko przypomnę jeszcze, że trenerem zespołu MKS Mazowia jest Marcin Sasol, doskonale znany również z bycia trenerem w ekstraklasowych klubach, takich jak Korona Kielce czy też Pogoń Szczecin. I zobaczymy, jak trener zareaguje, jeżeli chodzi o tą drugą połowę. Czy będzie dokonywał jakichś zmian, czy będzie starał się bronić wynik, czy po prostu będzie szukał gdzieś tam oszczędzania sił. Dużo teraz dyskusji, dużo teraz takich nerwowych sytuacji na boisku, bo raz jeden trener, raz drugi domaga się gdzieś tam odgwizdania rzutu wolnego. 52. minuta meczu, Mazowia teraz uspokaja sytuację, dłużej celebruje tak naprawdę rozpoczęcie tego rzutu wolnego, ale takie też prawo drużyny, która prowadzi. Ja natomiast wspólnie oczywiście z Igorem zachęcam do tego, żebyście, jeśli oglądacie naszą transmisję, zostawili łapkę w górę, zostawili suba naszemu kanałowi, to bardzo pomaga nam w rozwijaniu naszych transmisji, bardzo pomaga nam w przygotowywaniu relacji na żywo z meczów piłki nożnej i nie tylko piłki nożnej, jeszcze lepszych. A teraz akcja Mazowi. Pawlo Ksiądz w polu karnym. Czy był faulowany Pawlo Ksiądz? Protestuje sztab szkoleniowy, ale nie odgwizduje rzutu karnego arbiter. Jeszcze Wocial. Wocial, dośrodkowanie, jest tam Bondara. Jest Trochim na dalszym słupku. Trochim utrzymuje się przy piłce. Trochim strzał, ale rzut wolny w drugą stronę pokazuje, że będziemy grali arbiter główny. Tam Pawlo Ksiądz próbował taką indywidualną akcją wedrzeć się między kilku obrońców Troszyna i nie wiem, czy nie był faulowany. Tak, sytuacja na pewno była bardzo stykowa. Działa się w polu karnym. Sędzia nie zdecydował się odwizać jedenastki mimo protestów całej ławki rezerwowych właściwie Mazowi. Potem mieliśmy jakieś zamieszanie jeszcze, ale koniec końców przy piłce Troszyn rozgrywa swoją akcję od strefy defensywnej. Na razie krótkimi podaniami starają się rozpracować tutaj gospodarzy zawodnicy z Troszyna. Piłka jest w środkowej strefie. Taki fragment gry, w którym jest rzeczywiście sporo fauli. Teraz ucierpiał Więdłocha, a ja jeszcze przypomnę o sponsorach tej transmisji, bo to dzięki tym podmiotom macie szansę też oglądać relacje na żywo z tego spotkania, więc miasto Mińsk Mazowiecki, firma Akpol. Jednym ze sponsorów jest też Mosir Mińsk Mazowiecki, regiowyniki.pl i karty Poland, a więc pokaźna grupa sponsorów transmisji, no i też partnerów, którzy wspierają Mazowie Mińsk Mazowiecki w walce o awans, no bo nie boją się o tym mówić tutaj w klubie. Trener Sasal wspomina też o tym na konferencjach prasowych. Oni mają odwagę, są pewni siebie i mówią o tym, że właśnie o ten awans do trzeciej ligi walczą i w to celują.
Tak, też nawet patrząc personalnie na zespół Mazowieckich Mazowiecki, wiemy, że oprócz kilku młodych zawodników są wspierani przez doświadczonych, tak jak właśnie chociażby Trochim, który jest teraz przy piłce, Wojciech Włocial, czy bardzo skuteczny w tym sezonie Michał Bondara, więc myślę, że personalnie ten zespół z pewnością i pokazuje to po tych 13 kolejkach, dzisiaj jest 14, że są bardzo poważnym kandydatem do bezpośredniego awansu do trzeciej ligi. Tak, w tym sezonie nie mamy tego z perspektywy kilku drużyn przeklętego barażu, który mieliśmy w poprzednim sezonie. Obserwowaliśmy też częściowo te rozgrywki, te baraże na naszym kanale Usports. Tam Piaseczno po wygraniu swojej grupy czwartej ligi rywalizowało z Mławianką Mława w meczach barażowych. No i ta Mławianka, która świetnie sobie radzi w rozgrywkach trzecioligowych w tym sezonie, a więc ta czwarta liga dzisiaj w tym sezonie chyba jeszcze mocniejsza niż w poprzednich rozgrywkach, więc możemy założyć taką tezę, możemy powiedzieć, że Mazowia w przypadku awansu będzie też mocnym zespołem na froncie trzecioligowym, ale do tego jeszcze sporo meczów, więc wracamy na boisko. Z pewnością ten mecz będzie ewentualnym ważnym krokiem w kontekście tego awansu. Jak na razie doskonale wiemy, Mazowia prowadzi w tym meczu 1-0, przypomnę, po golu Mateusza Bieniasa z 42 minuty. No ale do końca spotkania zostało jeszcze 35 minut, plus zapewne to, co tam liczy jeszcze arbiter, więc emocji nie zabraknie, ale na pewno drużyny obie są bardzo skoncentrowane i zdają sobie z tej wysokiej stawki dzisiejszego spotkania. Teraz widzimy Więdłocha. Zszedł do środka. Bardzo dobre podanie do Ksiądza. Poszedł szeroko prawą stroną. Szuka wrzutki w pole karne. Jednak skutecznie obrońcy Troszczyna. I czy będzie szansa do kontry? Wierzbowski. Świetna sekuracja Pędowskiego w tej sytuacji. To jest właśnie rola defensywnego pomocnika. To jest zadanie, które Pędowski wypełnia w 100%. Ona sekuruje właśnie swoich partnerów. No i w tej roli defensywnego pomocnika w odbiorach, w przecinaniu naprawdę prezentuje się dzisiaj świetnie. A też to jest duża sztuka właśnie w ten sposób odbierać piłki bez faulu. Matusiak, strzał na bramkę w polu karnym, ależ była szansa dla Troszyna. Była dobra okazja do tego, żeby wyrównać goście. Znaleźli się w polu karnym z futbolówką. Prakacz zagrywał do Matusiaka. Tak, i w tej sytuacji wydaje mi się, że blokował i poniekąd ratował swoją drużynę strzelec bramki Mateusz Beniaz, więc dzisiaj się świetnie prezentuje zarówno pod swoją bramką, skutecznie zapobiega strzałom rywali, jak i również sam jest strzelcem bardzo ładnej bramki z dystansu po wyprowadzonej kontrze pod koniec pierwszej połowy. Jak mówił klasyk, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie dzisiaj Beniaz sprawuje się świetnie. Jeszcze, tak jak mówiłeś, do końca meczu ponad 30 minut. I zaczyna Troszyn już więcej takich negatywnych emocji pokazywać, bo spieszy się na pewno z zawodnikom trenera Michała Złotkowskiego. Oni są na debecie, muszą, jeśli marzą o tym, żeby przeskoczyć Mazowie w tabeli, muszą strzelać bramki dzisiaj. Widzimy teraz dość intensywny pressing, ale nie. Ale nie tylko był w wykonaniu Michała Bondary, ale teraz już mamy akcję w strefie obronnej Mazowi. I piłka opuściła plac gry, ale tak, jaka to będzie piątka. Arbitra? Tak, to będzie piątka. Podanie Wierzbowskiego było nieco zbyt mocne. Do piłki nie zdążył Jakub Tyska i od bramki zacznie Mateusz Łysik. Ja serdecznie przepraszam Mariusza za nazwanego Kacprem. Mam nadzieję, że będzie mi to zapomniane. Ale również, tak jak mówił Przemek, być może jest to drugie imię Mariusza. Dowiemy się tego na pewno po spotkaniu i damy Państwu znać. Tak, tak. Wierzbowski dzisiaj widoczny przy stałych fragmentach gry, ale też często ma piłkę w środkowej strefie. Schodzi czasami na boki, no i jest groźny, a natomiast teraz Włocial przy piłce próbował w takim pojedynku minąć swojego przeciwnika, jednak nie było tam wystarczająco dużo dynamiki, żeby minąć chyba Kotarbę i szansa dla Mazowi. Kraśniewski strzela na bramkę, Kraśniewski poprzeczka, jeszcze Bondara, Włocial, czy będzie druga bramka? Nie ma.
Nie było gola, chociaż fenomenalne uderzenie Kraśniewskiego. Tak, tak, ten strzał był naprawdę bardzo mocny i precyzyjny. Piłka trafiała w poprzeczkę, potem jeszcze dobitka nieudana i nadal mamy 1-0 dla drużyny gospodarzy i przy piłce teraz już goście. To jest właśnie to, co może dać Kraśniewski wchodzący z pozycji lewego obrońcy, schodzący do środka na prawą nogę. To uderzenie z dystansu było naprawdę bardzo groźne i niewiele zabrakło, żeby Mazowia miała drugiego gola. Wydaje mi się, że Stelmach no nie obroniłby tego strzału, bo piłka już minęła go i zatrzymała się na poprzeczce czy na spojeniu gdzieś właśnie w okolicach obramowania. Tak, a my z pewnością mielibyśmy kandydata do bramki kolejki po tym strzale, więc było bardzo blisko, ale wynik pozostaje bez zmian i z pewnością nadal czeka nas jeszcze 30 minut pełnych emocji. Teraz uspokoić się nieco starają grę zawodnicy Stroszyna, krótkimi podaniami budując swój atak pozycyjny. W środku dzisiaj widzimy bardzo ruchliwego Edgardo Luisa. Teraz taki fragment meczu, w którym Mazowia nieco się cofnęła, pozwala Troszynowi na rozgrywanie piłki. Wydaje mi się, że to jest taki plan, taki zamysł graczy gospodarzy, żeby właśnie poszukać drugiego kontrataku, poszukać właśnie okazji w szybkim natarciu i w ten sposób zagrozić bramce Stelmacha. W pierwszej połowie przyniosło to skutek w postaci bramki, więc już wiemy, że zawodnicy z Mazowi świetnie potrafią wprowadzić skuteczną kontrę i chyba tak jak mówisz właśnie, Przemku, na to liczą teraz na początku drugiej połowy. Rajd Wierzbowskiego, to gracz z numerem 21, przedzierał się przez linię kilku nawet przeciwników, ostatecznie faulowany. Gracz z numerem 21 i będzie rzut wolny dla Troszyna. Do piłki podejdzie właśnie sam poszkodowany. Widzimy, że jest on pierwszy chyba do wykonywania wszystkich stałych fragmentów gry w swoim zespole. Teraz jest też tam gdzieś blisko piłki Majkowski, ale wydaje się, że to Wierzbowski będzie tym, kto wrzuci piłkę w pole karne. No i stworzy bezpośrednio zagrożenie pod bramką Łysika. Odległość chyba nieco zbyt daleka do bezpośredniego strzału. Tak, widzimy miękką wrzutkę. Gol! Gol! Gol, proszę Państwa. Bardzo ładne rozegranie stałego fragmentu gry i Michał Pragacz, strzelce bramki dla Troszyna i w 61 minucie mamy 1-1. Zaskakujące rozegranie tego stałego fragmentu gry. Zawieszona tak delikatnie piłka przez Wierzbowskiego. No i z powietrza uderzał Pragacz, tak? Pragacz zdobywa chyba swojego piątego gola w tym sezonie. Ja mam zanotowane, że do tej pory zdobyły 4 bramki, więc Pragacz ten dobry występ dzisiaj podsumowuje bramką. Mamy jeszcze 30 ponad minut do końca tego meczu. W ten sposób Michał Pragacz wyrównał swój wynik, jeśli chodzi o bramki i asysty, ponieważ jest to piąta bramka, potwierdzam Twoje notatki, ja mam swoich to samo, a do tego ma również 5 asyst, więc widzimy, że jest to kluczowy zawodnik dla Troszyna. Zresztą chyba mówiłeś o tym w pierwszej połowie, kiedy pytałem Cię, Przemku, właśnie o tego kluczowego zawodnika. Wymieniłeś go bardzo słusznie wśród tych graczy, którzy mogą mieć wpływ na przebieg spotkania. No i jak widzimy, Przemek na czwarto w ligowym futbolu zna się jak mało kto, ponieważ przewidział, można wręcz powiedzieć, ten udział Pragacza w dzisiejszym meczu zakończonym właśnie golem. Bardzo sympatyczne słowa z Twojej strony, Igor, ale jestem ciekaw, jak to wpłynie na Mazowie, no bo zdobyli gracze trenera Sasala bramkę w pierwszej połowie. Mieli właśnie ten bufor bezpieczeństwa, no i teraz Troszyn po wyrównaniu będzie pewnie starał się zaatakować. Pytanie, jak zareaguje na to Mazowia. Kolejna akcja Troszyna. Jest Matusiak, strzela na bramkę, zablokowane uderzenie przez Brozia. Jeszcze gracze gości. Ale tam znowu był w to zamieszany Wierzbowski. Widzieliśmy, że on trochę podholował tą piłkę. Potem, tak jak właśnie mówisz, podawał do Matusiaka, więc widzimy, że bardzo aktywny Mariusz w drugiej połowie.
No i stanowi tutaj realne zagrożenie, jeżeli chodzi o szeregi defensywne drużyny Mazowi. Zobaczymy, jak dalej potoczy się to spotkanie, ale także niedługo chyba zbliżamy się do momentu, kiedy trenerzy obu drużyn, czyli trener Złotkowski oraz Sasal, zdecydują się na jakieś zmiany i jakie roszady zastosują w swoich zespołach. Matusiak w polu karnym, ale trochę uciekła piłka. Raz podanie do Tyski. Tyska jeszcze utrzymał piłkę w boisku. Wycofanie do Wierzbowskiego. Za wysoka jednak piłka. Ale nadal przy piłce goście. Wierzbowski, widzimy, jak bardzo łatwo operuje piłką. Po prosto padłe podanie, ale jednak niedokładne i szybkie. Widzimy dalekie wybicie. Mateusz Łyska uruchamia Michała Bondarę. Ale przejęli piłkę goście z Troszyna. Teraz tę kontrolę nad przebiegiem wydarzeń boiskowych sprawują gracze gości. To podopieczni trenera Złotkowskiego dobrze zareagowali po tej strzelonej bramce. No i klątwa komentatora, niedokładne zagranie Pragacza. Stracili piłkę gracze Stroszyna. Wydaje się, że w zespole Mazowi potrzebne są jakieś zmiany. Ten fragment meczu nie jest dobry w ich wykonaniu. Nie grali źle na początku tej drugiej połowy, ale stracili bramkę. No i te kluczowe sytuacje decydują o tym, jak to wpływa też na psychikę zawodników. Myślę, że trener Sasal będzie spoglądał w kierunku ławki rezerwowych. Ma tam chociażby Pawła Michalskiego, który w tym sezonie zdobył już 2 gole. Ma trener z kolei Złotkowski kilku graczy ukaranych żółtymi kartkami na spalonym. Teraz Zatorski, podniesiona chorągiewka przez arbitra i od rzutu wolnego z okolicy szesnastki, narożnika szesnastki zaczyna Troszyn. A tylko jeszcze przypomnę ze swojej strony, że KSCK Troszyn to zespół, który został ostatnio zwycięzcą Regionalnego Pucharu Polski Okręgu Ciechanowsko-Ostrołęckiego, więc na pewno dla nich jest to duży sukces. Ja sam ze swojej strony mogę jeszcze dodać, że Troszyn jest to gmina w niedaleko właśnie Ostrołęki, jest to już na Kurpiach, czyli tutaj akurat moje rodzinne strony mogę się pochwalić, więc widzimy, że w tamtym okręgu zespół dzisiejszych gości spisuje się bardzo dobrze. Kolejna akcja Troszyna. Szansa. Jest piłka w polu karnym Majkowski. 1-2. To Kamil Majkowski zdobywa gola i wychodzi Troszyn na prowadzenie. Tak, widzimy, że można powiedzieć, że było to 5 minut, które wstrząsnęło Mazowią, ponieważ zaczęli tę połowę przecież prowadząc 1-0. Teraz już w 65. minucie na prowadzenie wyszli goście z Troszczyna, więc no, to spotkanie jest coraz ciekawsze i z pewnością czas pozostały jeszcze do ostatniego gwizdka będzie owocował w wiele ciekawych sytuacji. To momentum jest teraz po stronie Troszyna. To gracze gości napędzeni zdobytą pierwszą bramką atakowali dalej i zdobyli drugiego gola. Tam dosyć dużo miejsca było w środkowej strefie przed polem karnym Mazowi. No i podanie do Majkowskiego zostało sfinalizowane w idealny sposób przez kapitana gości. Troszyn prowadzi 2-1 z Mazowią. Mamy 68. minutę meczu. Tak, ja tylko dodam od siebie, że jest to już 11. bramka w tym sezonie kapitana drużyny z Troszczyna, a zawodnikiem, który wypuścił go bardzo ładnym prostopadłym podaniem, był Edgardo Luiz, więc naprawdę ładna akcja zawodników gości i to oni są teraz na prowadzeniu. Wcześniej przed chwilą dosłownie mówiłeś o zmianach, które mogą przeprowadzać trenerzy. Wydaje się, że trener Sasal już jest jakby nieco do tego zobligowany, że musi jakoś zareagować na to, co się dzieje na boisku, ponieważ widzimy, że jednak po zespole Mazowi trochę jednak to tempo siadło. Trochę jakby widać, że opadł nieco z sił i zobaczymy, na jakie ruchy zdecyduje się trener Sasal. Te pole manewru ma trener Sasal, natomiast też jest w pewien sposób ograniczone przez problemy z kartkami, z pauzą, dużą nieobecnością, dużym brakiem jest na pewno to, że nie ma dzisiaj w składzie Bartosza Malesia, więc zawodnika, który w tej środkowej strefie sprawował się w tym sezonie znakomicie, zdobyły 4 gole i też pamiętamy
a przynajmniej ja pamiętam to starcie z Wiktorią Sulejówę, gdy fenomenalną bramką z przewrotki, z niewielkiej co prawda odległości, ale świetnie złożył się Malesa do strzału i zdobył gola. Trafił też w meczu z MKS-em Piaseczno. Dzisiaj go brakuje. No i Mazowia ma kłopot. Ma kłopot dlatego, że Troszyn zdobył na początku drugiej połowy dwie bramki. Do końca meczu jeszcze ponad 20 minut. Musi na pewno drużyna gospodarzy zaatakować, musi walczyć. Myślę, że są w stanie, bo ten potencjał ofensywny jest naprawdę, naprawdę duży. Tak, z pewnością. Poza tym, tak jak już też wcześniej wspominaliśmy, w drużynie Mazowie jest kilku doświadczonych graczy, więc z pewnością teraz oni mogą wziąć tę grę na swoje barki i pociągnąć swój zespół do wyrównania, czy też kto wie, być może jeszcze wyjść na prowadzenie, bo jak wiemy, dzisiaj z pewnością obie drużyny walczą o pełną pulę punktów i nikt tutaj nie odpuści do ostatniego gwizdka sędziego. Ale jednak widzimy znowu straty w zespole gospodarzy. Uwaga, sytuacja 3 do 1, proszę Państwa. 3 do 1 dla zespołu Stroszyna. Jakub Tyska wpisał się na listę strzelców, dopełnił formalności po zagraniu od Edgardo Ruiza i gracz z numerem 14 zdobywa trzeciego gola dla swojego zespołu. Troszyn prowadzi już na wyjeździe 3 do 1 i tak jak mówiliśmy wcześniej w trakcie transmisji, to jest drużyna, która na wyjazdach spisuje się znakomicie. Jeszcze nie przegrała, wygrała 6 spotkań, 1 remis i pokazują właśnie tę moc w delegacjach. Tam chyba musiały paść jakieś bardzo mocne słowa w szatni trenera Złotkowskiego, ponieważ zawodnicy zareagowali bardzo dobrze. Po przerwie strzelili już 3 bramki, no i można powiedzieć, że przyjęli pełną kontrolę nad tym spotkaniem, więc no zobaczymy. Nadal zostało jeszcze ponad 20 minut. Ta reakcja zespołu z Mińska Mazowieckiego, dzisiejszych gospodarzy, jest teraz już absolutnie konieczna do tego, aby jeszcze być może odwrócić losy tego spotkania. Ale widzimy teraz, jak nakręcone, ile energii mają zawodnicy z Stroszyna. Oni są właściwie teraz wszędzie, przejmują piłki i widzimy, że wychodzą z kolejną akcją. Edgardo Ruiz, spokojne rozegranie piłki z Arturem Bajorem. Ten podaje do Jakuba Tyski, ale jednak nie opanował piłki skrzydłowy gości i piłkę przyjmuje bramkarz MKS-u Mazowi Mateusz Łysik. No i cóż, Łukasz Broś teraz musi uruchomić kolejny atak swojego zespołu i jakby dać impuls tutaj, dać jakieś natchnienie swoim kolegom, aby jeszcze powalczyć w tym meczu z świetnie dysponowaną, szczególnie w drugiej połowie, drużyną gości. Mateusz Sitek teraz prawą stroną, widzimy, że bardzo ładnie się urwał, minął dwóch zawodników, nadal utrzymuje się przy piłce. Niedokładne zagranie Pragacza, ale przejmuje piłkę Jakub Tyska. Wierzbowski. Artur Bajor. I widzimy, że teraz zawodnicy wycofują piłkę do swojej strefy obrony, spokojnie rozgrywając ją od tyłu. Jak wiemy, no ten wynik daje im duży komfort. Przewaga dwóch goli już wypracowana w drugiej części, więc teraz z pewnością chyba w taki sposób zawodnicy Stroszyna będą starali się konstruować akcje i gdzieś tam ten czas zyskiwać, który da im czas. Widzimy, że szykowana jest już zmiana w zespole gospodarzy. Do wejścia szykuje się Rafał Słowik. Zaraz zobaczymy, kogo zmieni gracz z numerem 11. Zawodnik gotowy do wejścia, sędzia już to zauważył. Za Mateusza Brozia wejdzie gracz z numerem 11. Tak, widzimy teraz, że Łukasz Broś opuszcza boisko z drugiej strony i zaraz Rafał Słowik będzie mógł rozpocząć. Zobaczymy, czy cofnie się przede wszystkim do gry zespołu Mazowi. Żółtą kartkę miał Broś na swoim koncie, więc być może z tego wynikała też zmiana. No i zobaczymy, co wniesie do gry Słowik. A Troszyn jest
w dobrym momencie, jeśli chodzi o to spotkanie. Tak, ale na pewno pod jednym kątem ta druga połowa się od pierwszej różni, ponieważ pamiętasz, Przemek, że w pierwszej połowie mieliśmy dużo żółtych kartek, bodajże 7. W tej, po przerwie chyba była tylko jedna żółta kartka, więc na razie ten mecz tutaj nieco bardziej są zawodnicy skupieni na strzelaniu bramek, a niekoniecznie na jakichś faulach, więc na pewno przyjemnie się ogląda drugą część spotkania pod tym kątem. Więcej płynności w tej drugiej połowie, ale kibice Mazowi na pewno woleli to, co działo się w pierwszych 45 minutach. Tam wynik do przerwy 1-0 dla gospodarzy i ta druga połowa zdecydowanie na korzyść Troszyna. 3 zdobyte bramki przez podopiecznych Michała Złotkowskiego i bardzo trudnej sytuacji zespół Mazowi. Ja tylko mogę dodać jeszcze, że też zakulisowo widzimy, że do wejścia szykuje się Paweł Michalski, o którym wspomniałeś wcześniej, Przemek, że może się pojawić na boisku i na taki ruch właśnie zdecydował się Marcin Sasal. Zobaczymy zaraz, kogo on zmieni. Ale widzimy kolejne niedokładne zagrania zawodników gospodarzy, a teraz na spalonym jest Wierzbowski, a jeszcze Paweł Michalski otrzymuje ostatnie instrukcje przed swoim wejściem, więc jeszcze chwilę ze zmianą Marcin Sasal i jego sztab się wstrzymują. A z kolei z drugiej strony do wejścia już widzimy szykującego się gracza z numerem 77. Jest to Maciej Tyska. Póki co Wojciech Trochin w środkowej strefie. Przy piłce strzelec bramki Mateusz Bienias. Bocial na prawo do Zatorskiego. Znowu Bocial, ksiądz. Do Bociala, ale przechwycona piłka przez graczy Troszyna i faulowany Jakub Tyska. Zobaczymy. Teraz widzimy, że sędzia pozwala na zmiany. Zaraz zobaczymy, kto schodzi. Dziewiątka, zapraszam cię. Murawę opuszcza grający z numerem 9 Kacper Matusiak. A w jego miejsce pojawi się Maciej Tyska z numerem 77. Z kolei w zespole Mazowi też 9 opuszcza murawę. Tak jest. A więc schodzi Trochim, pojawia się Michalski. Kapitanem będzie teraz Wojciech Wociel. To na jego ramieniu opaska. Jak wiemy, Michalski w tym sezonie strzelił jedną bramkę, więc na pewno będą musieli zwrócić na niego uwagę zawodnicy z Troszyna. Zobaczymy, co wniesie do gry zespołu gospodarzy, czy będzie w stanie w jakiś sposób odwrócić uwagę. Jedno czy dwie, bo ja mam akurat zanotowane, że Michalski zdobył 2 gole, ale być może te statystyki są też prowadzone, no nie zawsze w taki sposób kompletny. Życzymy zawodnikowi dobrze, więc uznajmy, że ma on 2 bramki na swoim koncie. Okej, to Michalski. Michalski jako taki ofensywny zawodnik będzie próbował odwrócić losy tego meczu. Nie ma za bardzo trener Marcin Sasal więcej wariantów ofensywnych na ławce rezerwowych, a też ci gracze, którzy są na murawie, dają taką możliwość, żeby spróbować jeszcze właśnie ze względu na swoje doświadczenie, ze względu na to, co już w piłce widzieli, żeby te losy spotkania odwrócić. Widzimy, że Troszyny, że Tyska właściwie tak naprawdę jednoosobowo próbował zakładać wysoki pressing, ale szybka korekta ze strony ławki rezerwowych, cofnięty do średniego pressingu. Teraz Kraśniewski zagrywa do Bondary, ale chyba faulowany. Kraśniewski nie odgwizduje jednak rzutu wolnego arbiter. Nie zdecydował się na odgwizdanie faulu, tak jak widzimy. Przy piłce jest Władysław Stelmach, mają bramkarz Troszyna, a do wejścia widzimy szykuje się już Oliwier Jurczak z numerem 29, więc sporo tych zmian, na sporo zmian decyduje się Marcin Sasal, ale jak wiemy po prostu stara się reagować na wydarzenia boiskowe, które no w tej połowie nie są po myśli gospodarzy, delikatnie mówiąc.
ale starają się, widzimy, że chcą tą piłkę rozgrywać. Chcą gdzieś tam poszukać w polu karnym Michała Bondary, który z pewnością, jak będzie miał okazję, to zagrozi bramce Stelmacha. Z prawej strony Wiedłocha wrzutka w pole karne, właśnie Bondara przy piłce, ale odskoczyła nieco piłka. Jeszcze strzał. Widzimy, że leży Wiedłocha teraz, ale kontynuują akcję zawodnicy Stroszyna prawym skrzydłem. Tam kapitan drużyny Majkowski. Wstrzymał atak Majkowski, też nie chciał ryzykować straty piłki. Zagrał do tyłu. Nie chciał chyba wstrzymywać gry po to, żeby wybijać piłkę za boisko, bo tam rzeczywiście ucierpiał Wiedłocha, ale ostatecznie piłka poza boiskiem, przygotowany do wejścia z numerem 29 gracz Mazowie, więc Oliwier Jurczak. Pomoc udzielana Erykowi. No właśnie, i teraz wpędziłem się w kozi róg, jak odmienić Wiedłocha, Erykowi Wiedłosze. Erykowi... Wydaje się, że deklinacja w tym przypadku nakazuje jednak tutaj mówić o Eryku Wiedłosze. Erykowi jest udzielana pomoc. Erykowi, tak jest. No też tych żartów może w tej części meczu nie będziemy aż tak dużo używać, no bo nie jest do śmiechu na pewno kibicom Mazowi. Nam też nie jest specjalnie do śmiechu z tego względu, że liczyliśmy na to, że to spotkanie będzie emocjonujące i ten wynik będzie nierozstrzygnięty do końca, tak naprawdę do 90 minuty i być może wtedy w doliczonym czasie gry z perspektywy właśnie komentatora to mogą być takie najciekawsze mecze, najwięcej emocji, no ale jest jeszcze na to szansa, natomiast w tej fazie meczu to Troszyn ma dwubramkowe prowadzenie w meczu wyjazdowym z Mazowią. Mają wynik 3-1. Ale jak wiemy, drużyna Stroszyna strzeliła szybko te trzy bramki, więc również jeżeli chodzi o czas pozostający do końca tego meczu, także z pewnością Mazowia nadal jeszcze ma szansę w jakiś tutaj dramatyczny sposób odwrócić losy meczu. Z niecierpliwością czekam na dalszy rozwój sytuacji. Tymczasem w środku pola Pędowski. Słowik, który pojawił się, przypominamy, w miejsce Łukasza Brozia w drugiej połowie na placu gry. Dobrze grają, jeśli chodzi o pressing, jeśli chodzi o zamykanie linii podania, jeśli chodzi o zamykanie przestrzeni gracze gości. Tak naprawdę, znowu teraz świetny przechwyt. Jakuba Tycki przewidział to, co zagra gracz Mazowi. Majkowski ma szansę, strzał Majkowskiego, ale obok słupka to uderzenie, natomiast to ustawienie, to zamknięcie linii podania pozwoliło właśnie zawiązać szybki atak graczom Stroszyna i dwie kolejne zmiany. Tak, widzimy, że na plac gry szykują się w drużynie Stroszyna Filip Woźnica. Zaraz zobaczymy, za kogo wejdzie na plac, a jeżeli chodzi o gospodarzy, do wejścia szykuje się Hubert Kąca. Jeszcze... Schodzi chyba Kamil Majkowski, bo tam po drugiej stronie boiska opuścił murawę. W jego miejsce z numerem 23 Woźnica. W zespole Mazowi pojawi się Kąca z 18, ale to chyba w następnej przerwie, bo jakaś korekta, jeśli chodzi o roszadę. Teraz szedł na boisko już. Wydaje się, że zszedł za Ichora Kraśniewskiego, z tego co dobrze dostrzegam. Tak, też biegnie już na lewą stronę obrony, więc jest to, że tak powiem, zmiana 1-1 tutaj na tej pozycji. Na boisku witamy już zatem Huberta Kące. Nie jest w stanie kontynuować już gry Kraśniewski. Widzimy, że tam kulejąco opuszcza murawę. No i być może te zmiany dadzą nowy impuls graczom Mazowi. Teraz Jurczak atakuje z prawej strony przeciwnika. Nie było faulu. Ksiądz. Widzimy, że po zmianie Ksiądz jest ustawiony niżej jako prawy obrońca, a Jurczak z numerem 29 jako prawy pomocnik. Szansa na dośrodkowanie z rzutu rożnego to będzie być może okazja do tego, żeby poszukać... Aha, mamy out, dobra. Wydawało mi się, że ta piłka wyszła na rzut rożny, ale teraz w pole karne. Do Michalskiego wrzut z autu. A przy takich dośrodkowaniach zawsze dobrze jest z perspektywy Mazowi szukać Michała Bondary, bo on swoimi warunkami fizycznymi dominuje przeciwników, dominuje w polu karnym.
Aczkolwiek wiemy, że w tym meczu jest nieco odcięty od pada na razie Michał Bondara. Nawet nie miał za bardzo szansy zagrozić bramce Władysława Stelmacha, ale do końca meczu zostało nam jeszcze, myślę, około 10 minut, więc na pewno jeszcze będzie miał jakąś okazję, aby zagrozić. Teraz faul, z pewnością faulowany Więdłocha. Dość mocno w tym meczu, już chyba poturbowany zresztą. No i będzie szansa na dośrodkowanie, to czego nie mieliśmy parę chwil wcześniej, teraz być może się uda graczom Mazowi, być może doprowadzą do tego, że w polu karnym piłkę otrzyma Michał Bondara, no i zagrozi bramce Stelmacha. Zmiana w Troszynie. Tak, widzimy, że schodzi z boiska bardzo aktywny dzisiaj Mariusz Wyzbowski z numerem 21, a na placu gry pojawia się z numerem 7 Kacper Bałas. I widzimy od razu, że już biegnie tam stanąć w murze, powstrzymując ten rzut wolny. Będzie go wknął Ksons. Wrzutka w pole karne. Pieniasz. Dośrodkowanie z prawej strony zablokowane. I będzie korner. 85. minuta meczu. Do piłki widzimy, że podąża Pawlo Ksons, który wykonuje większość stałych fragmentów gry w zespole Mazowi i będzie szukał swoich rosłych kolegów w polu karnym zaraz dośrodkowaniem. Ponownie blisko piłki był Mateusz Bienias. Rzutka, ale piłka wyszła już za linię końcową. Niedokładne zagranie i od bramki rozpocznie Władysław Stelmach. Będzie chyba długie rozegranie piłki, tak jest. Gdzieś tam bije tą piłkę do przodu bramkarz Troszyna i piłka już przejęli zawodnicy Mazowi i odwzajemniają drugie zagranie w stronę linii defensywnej Troszyna. Wydaje się, że pod koniec meczu takich piłek dłuższych będzie coraz więcej, bo na pewno w taki sposób będą szukać okazji. I faul. Jednak sędzia zdecydował się odgwizdać faul Pawła Michalskiego teraz, atakującego, schodzącego na prawe skrzydło. Nie muszę chyba dodawać, że taka decyzja nie spotkała się z entuzjazmem ławki rezerwowych Mazowi. Dzisiaj wydaje mi się, że może jeszcze nie zbliżamy się do podsumowywania meczu, ale wydaje mi się, że sędzia główny prowadził przyzwoicie te zawody, aczkolwiek kilka takich małych, pojedynczych decyzji mogło być bardziej trafionych. Widzimy teraz małe zamieszanie, bo chciał wykonać aut już zawodnik Jurczak, zawodnik Mazowi. Jednak zawodnicy, goście też myśleli, że aut należy się im. Wyszło z tego małe zamieszanie, ale już wracamy do gry. Wociol w środku niedokładnie niestety. No i mamy faul Mateusza Bieniasa na najbardziej wysuniętym obecnie zawodniku Troszyna Filipie w Woźnicy. Tak, widzimy, że zawodnicy z Troszyna starają się jednak wprowadzić spokój. Przedłużają oczywiście wznowienie gry, co jest typowe dla drużyn mających przewagę w końcówkach spotkań. Ale zawodnicy Mazowi naciskają i jak widzimy skutecznie ten pressing przyniósł im korzyść. Przy piłce Wojciech Wocial, już teraz jest Eryk Więdłocha na lewym skrzydle, próbuje minąć nieskutecznie obrońcę, ale jest ponownie przy piłce. Czy to był faul? Tak, sędzia odgwizduje teraz faul i jest żółta kartka dla jednego z zawodników Troszyna. Trochę daleko, przyznam szczerze, żeby dostrzec dokładnie, kto został ukarany takim upomnieniem. Ale najważniejsze w tej sytuacji jest to, że Ksąż będzie wykonywał rzut wolny, będzie miał szansę na ponowną wrzutkę i zagrożenie bramce Stelmacha. Za chwilę rozpocznie się 89. minuta tego meczu. Jesteśmy już bardzo blisko finału, bardzo blisko zakończenia. Na razie Troszyn prowadzi 3-1 i teraz szansa Mazowi. Dośrodkowanie, ale nie był w stanie sięgnąć piłkę ani Michalski, ani Słowi, którzy byli tam w okolicach piłki. I od bramki zacznie Stelmach.
gracze Troszyna wydają się już dosyć pewni tych trzech punktów. Prowadzenie dwubramkowe w meczu wyjazdowym to naprawdę duża zaliczka, gdy do końca meczu już może 5-6 minut. Pędowski. Pawlo Ksiądz. Blisko prowadzi piłkę, blisko nogi prowadzi piłkę Pawlo Ksiądz, ale to zagranie niedokładne. No i takie zagranie na uwolnienie. Już nie próbowali kontratakować zawodnicy gości. Cofają się teraz na swoją połowę do ustawienia i będą przyjmować akcję drużyny Mazowi w niskim pressingu. Tak, widzimy, że już długa piłka posłana, ale chyba za głęboka piłka od Mateusza Bieniasa. Gdzieś tam w poszukiwaniu na pewno Michała Bondary. Jednak niedokładne było to zagranie. No i widzimy, że teraz taki na pewno będzie fragment, gdzie ta gra będzie opierała się głównie na długich piłkach. Będą starać się obie drużyny ekspediować tą piłkę z jednego końca na drugi, a teraz przy piłce gracze Mazowi. Staramy się też dojrzeć, ile minut zdecyduje się doliczyć arbiter, ponieważ z pewnością taki czas powinien być doliczony. Próba ciekawego podania Bondary, ale niestety niedokładna. Mało Bondary w tym meczu, rzadko ma piłkę, rzeczywiście gra z numerem 19. Tak naprawdę nie miał okazji do tego, żeby zaprezentować swoje największe atuty, czyli grę właśnie w polu karnym, wykończenie. Jeszcze szansa Mazowi, dośrodkowanie. Jest tam Więdłocha. O, i próbował ekwilibrystyczny sposób taką angielką, krzyżakiem zdobyć bramkę Więdłocha. No, gdyby to wpadło. No powiem szczerze, naprawdę bardzo finezyjne, jak na koniec spotkania i taki gatunek też emocjonalny tego spotkania, naprawdę. Tak, słyszeliśmy, że sędzia doliczył 4 minuty teraz, słyszeliśmy to od speakera, a wracając do akcji, tak, bardzo tutaj finezyjne zagranie pod koniec Więdłochy, ale jednak nie było ono celne na tyle, żeby zespół Mazowi mógł zdobyć kontaktową bramkę. No, przypominam sobie tę sytuację z drugiej połowy, gdy Kraśniewski uderzał z dystansu, tam piłka trafiła w okolice spojenia. No i gdyby tam bramkę zdobyli gracze Mazowi, to ten drugi gol mógłby no już rozstrzygnąć losy spotkania. Jak to bywa jednak często w piłce, gdy jedna drużyna tego prowadzenia nie jest w stanie podwyższyć, no to ten drugi zespół po prostu bierze tak naprawdę sprawę w swoje ręce i dzisiaj Troszyn, pomimo tego, że przegrywał, no to był w stanie najpierw wyrównać, a potem zdobyć dwie kolejne bramki, wyjść na prowadzenie. Jest już bardzo blisko wygranej w tym spotkaniu zespół trenera Michała Złotkowskiego. A ja dodam od siebie tylko, że znając sytuację w tabeli, po zwycięstwie zespołu KSCK Troszyn nad Mazowią Mińsk Mazowiecki, zespół dzisiejszych gości obejmuje prowadzenie w formie czwartej lidze, więc nastąpi po tym meczu najprawdopodobniej, bo jeszcze mecz się nie skończył, ale najprawdopodobniej nastąpi zmiana lidera, aczkolwiek do końca sezonu oczywiście zostało jeszcze trochę czasu, więc z pewnością ta walka o awans do trzeciej ligi będzie jeszcze bardzo, bardzo wyrównana. Ale skupmy się jeszcze na tym meczu przed końcowym gwizdkiem. Do końca około 2 minuty. Przy piłce Mateusz Łysik ekspeduje ją daleko do przodu, ale widzimy, że te piłki cały czas zbierają zawodnicy z Troszyna. Kalski teraz ma piłkę, ale odebrana przez drużynę gości. Szansa na kontratak. No już teraz totalnie te formacje poprzestawiane, już nie ma organizacji, ale to już końcówka, ostatnie minuty tego spotkania, dośrodkowanie w pole karne, niedokładne i od autu zacznie Mazowia. Będą pewnie starali się jak najszybciej przetransportować piłkę w okolice pola karnego, ale będzie bardzo trudno zdobyć gola, a co dopiero dwie bramki. Tak, z autu widzimy Jurczak, na pewno poda do Mateusza Łysika, który... Ale widzimy, że jest tutaj presowany przez woźnicę i zawodnicy z Troszyna nie pozwalają nawet daleko wyekspediować piłki. Dopiero teraz czyni to Mateusz Łysik. Bardzo mądre też zachowanie graczy trenera Złotkowskiego.
a Mazowia musi szukać właśnie takiego bezpośredniego zagrania w pole karne. Trochę, jak to mówił trener Świerczewski, na chaos, no bo już tak naprawdę nic innego nie zostaje graczom Mazowi. Teraz Pragacz. Dobra asekuracja Wociala. Bardzo dobra asekuracja Wociala. Tutaj czysty wślizg. Powstrzymał przed prawdopodobnie stratą czwartej bramki zespół Mazowi, ale mamy aut dla drużyny Stroszyna. No i jak wiemy, wobec wyniku, jaki mamy, nie spieszą się z wykonaniem tego stałego fragmentu gry. Kogo by się Igor wyróżnił w tym spotkaniu, jeśli chodzi o obie drużyny? Wiesz co, moim zdaniem przede wszystkim Mariusz Wierzbowski był takim zawodnikiem, który był bardzo aktywny, który też brał udział przy bramkach dla zespołu Stroszyna. Sam tej bramki nie strzelił, ale z pewnością był istotną postacią dla zespołu. Zwycięzców dzisiejszego meczu, ponieważ właśnie w tym momencie sędzia kończy spotkanie i już wiemy, że KS Seka Troszyn obejmuje prowadzenie w Forbet czwartej lidze po dzisiejszym zwycięstwie nad Mińskiem. Mińsk Mazowiecki na wyjeździe 3-1. Tak, Mazowia przegrywa w meczu domowym z Troszynem 1-3. Zakończyło się to spotkanie, hitowe spotkanie 14 kolejki Forbet czwartej ligi. Gracze gości podtrzymują swoją fenomenalną formę wyjazdową, a zawodnicy Mazowi doznają trzeciej porażki w tym sezonie. No i będą musieli powalczyć o punkty w kolejnych spotkaniach. My już bardzo dziękujemy za tę transmisję ze stadionu w Mińsku Mazowieckim. Żegnają Państwa Igor Samsel i Przemek Piekarz. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych relacjach na kanale U-Sports. Dziękujemy bardzo.